Lucek, a to jest Scrap Mechanic. Kurczę, no bardzo się cieszę, że mogę Cię gościć na tym odcinku. Mogę gościć Ciebie i mogę gościć Plaga. Raczej Plaga gości mnie na jego podwórku. Cześć, Plaga. Cześć. I zbudował latającą maszynę. Dość imponująca sprawa. Nie wiem, jak on ogarnął to sterowanie, ale no troszeczkę mi tutaj tłumaczył, jak to wygląda i trzeba zmienić sobie klawiszologię, żeby tym operować. Ale pokaż mniej więcej, jak latasz. Okej, okay. Tylko powolutku, trochę się rozkład wagi zmienił, bo dodałem to krzesełko dla siebie, ale daj radę, daj radę. Taki poduszkowiec. On naprawdę tym lata, to jest niesamowite. Ja też o czymś takim myślałem. A powiedz mi, nie da się zbudować śmigłowca ogólnie? Wiesz co, nie próbowałem jeszcze, nawet się tym bardzo nie zajmowałem. Chyba, że na podobnej zasadzie jak to. Może by się udało. Ups, ups, oh. Teraz dopiero przeciążenia są. No, teraz trochę szarpie i kamera się zmienia. Dobra, lecimy. Ale absolutnie świetna sprawa jest. To nie jest jedyna maszyna, jaką Plaga zbudował, ale trzeba przyznać, że jest imponujące to, że coś takiego w ogóle zrobił, że jest możliwość zrobienia czegoś takiego. Widziałem niepokojący jeden komentarz w sekcji komentarzy pod ostatnim filmem, że ta gra po 12 godzinach się nudzi. Ja nie wyobrażam sobie tego, bo jest tu tak masę różnych rzeczy, można zbudować z tych prostych nawet elementów. Można, ja już w ogóle myślałem, co tu można zrobić i kurde, och, myślałem o tej bramie garażowej, żeby ją w ogóle inaczej skonstruować, windzie. Na tej mojej mapce sobie konstruowałem jeszcze trochę inny projekt windy, ale no zobaczcie, co zrobił Plaga, on się bawi, ile się tutaj bawiłeś? Wiesz co, no siedziałem już 2 godzinki chyba nad tym, tak żeby sobie to ogarnąć tak. No. Naprawdę. Oho. O! Czekaj, czekaj, czekaj. Moment, moment. Jak się tu obracać? Musielibyśmy ci ustawić guziki. Mogę ci przedyktować, jak chcesz. Ale jak guziki? A to ci powiem. Wejdź sobie w opcje. Tak. Opcje, sterowanie, controlsy. No. I tam masz na dole hotbar. Hotbar item 1, 2, 3, 4. O kurde, co to jest? To są jakby te przedmioty, które masz pod jedynką, dwójką, trójką, je normalnie scrollem przesuwasz, no nie? To jest ten pasek przedmiotów. To jakby. Ty dajesz. I teraz tak, jak masz jedynkę, no. Po prawej stronie masz możliwość ustawienia drugiego przycisku tak. Dla tej jedynki. No. To ustaw no. Sobie tam K. K jak Karol. Okej. Okay. No. Ja, ale super. Pod dwójkę sobie weź U. Ale jak... czekaj, jak to... Aha, dobra, no. Mam no. Dwójka no. Pod dwójkę U. No. Trójka H. No. I czwórka J. Dobra. Dobra. No i teraz powinno ci się udać, ale raczej wolałbym, żebyś siadł na tą dużą maszynę niż tą małą. A ta duża. Ojej, tą dużą się wygodniej lata, wiesz? Jak to było? J i K? U, J, H, K. Tak jakbyś miał drugiego wsada obok. U, J, H, K. No. Kapuję, ojej. Tylko siądź sobie na tą większą raczej, wiesz? Nim się prościej lata. Ta mała no to dobra. Jest taki prototyp. Okej. Okay. I na tej dużej jest takie usprawnienie, że jak klikasz w lewo, w prawo AD, to też ci skręca cała maszyna. A przy tej małej tego nie ma. No, widzisz? Aha! O kurde, jak ty to... No i teraz ej, to tak. Się coś obraca, ja nie wiem, o co tu chodzi. Na W lecisz do góry, bo po prostu go podnosisz. Czujniki ruchu! Tak, Boże, a genialne! Jaki geniusz! W sumie... Ja wam pokażę, o co tu chodzi, bo może nie... To są czujniki ruchu i tu się obraca taki klocek. Ten klocek jest podpięty do kierownicy i czujniki ruchu sprawiają, że silniki się włączają z jednej albo z drugiej strony. Jeśli skręcamy... Wow, genialna sprawa. No, niech mi ktoś powie, że ta gra się nudzi po 12 godzinach. Ja to nie wyobrażam sobie tego, skoro już można było zrobić coś takiego. No kurde, to jest niesamowite. Dobra. Wow! I tak, teraz jak masz... U, J, no. H, K, to tym kontrolujesz tak. Nachylenie. Jak sobie klikniesz U, to się trochę przechyli jakby. Aha, dobra, kapuje, kapuje. Lewo, prawo, wiadomo. Musisz popróbować. Tak, hydrą trochę w GTA 5. Coś takiego. No, coś się dzieje. Uu, ops, ops, ops. Okej, okay. Uda się wylądować. Wylądował. Troszeczkę są takie lagi, wiesz, ale no. Kurde, to działa. Ja właśnie zastanawiałem się, do czego są te kurde przyciski. O, odwrotnie. chyba już nie mogę. Trzeba wziąć teraz podnośnik. No. Myk.
Ale super sprawa. Ja właśnie się zastanawiałem, kurde, od czego są te przyciski? No, a tam trzeba drugi zestaw jakby sobie przycisków przyszykować, żeby to No, udało się super latać. sprawa. Ojej. No dobra, weźmy sobie jeszcze tak. Bo u mnie też są takie lagi, jak u ciebie wcześniej były z prowadzeniem tego Tak. samochodu, wiesz? No widzisz. O czym ty mówiłeś, no. Także no, mi będzie na pewno ciężej sterować tymi pojazdami, ale ogólnie koncept jest genialny i no, sam fakt tej zmiany, kurde, nie wiem, obrotu, jak to No. nazwałeś, tak? No to jest świetna sprawa. Kurde. Ale wiesz, na co ja wpadłem? Ja u siebie na swoim podwórku, nazwijmy to, budowałem coś zupełnie innego. I to była winda. Widziałeś koncept tej windy już u mnie, prawda? No. I teraz chodzi o to. Nie wiem, czy oglądałeś film Kraina Jutra? Nie oglądałeś. Tam był taki motyw, że bardzo wysoko takie roboty budowałem na takich słupach różne pomosty. Czy No. robiłem najpierw te słupy i budowałem na tym różne pomosty. Ogólnie koncept jest taki, że budujemy właśnie taki jeden długi, jak najwyższy słup. Teraz. Albo nie, może inaczej. Najpierw zbudujemy platformę. Najpierw zbudujemy sobie platformę. I zbudujemy taką wielką windę do nieba. Ciekawe, jaki jest limit górny. Nie wiem. Nie wiem, jaki jest limit, ale No. zbudujemy sobie taką wielką platformę. Może ona będzie troszeczkę za duża, ale grunt jest taki, żeby to było wymiarowe. O to w tym Aha. chodzi. I żeby dać mniej więcej po środku element odpowiadający za pion. Teraz ci powiem, pokażę, o co chodzi. A, tu musimy sobie podwyższyć. Muszę sobie zaznaczyć ten środek. Moment, inaczej. Wow. Nie, jest ok, tak No. miało być. Miało być, bo ja chciałem sobie to dać tu. Aha. Teraz sobie damy wyżej, żeby to było na równym, nie? No. Teraz damy sobie właśnie dopalacze, czy te silniki odrzutowe. I je damy sobie na środku. I ja już to testowałem i to naprawdę działa. Można coś takiego zrobić. Tylko nie wiem, czy ja ustawiłem. Aha, właśnie, chyba ten podnosik jest teraz na środku. Tak. Najbardziej środka, jak może być, więc fajnie, że to takie jest tutaj rozwiązane. Uda się nam to zrobić w miarę symetrycznie. Pamiętasz, na czym polegała ta moja winda? No pamiętam, taki słupek na środku był i ona się Tak, po nim poruszała jakby. dokładnie. I ten słupek. Tym słupkiem będzie można się poruszać praktycznie do nieba. No tak. Tylko ciekawe właśnie I. do jakiego momentu dolecimy, nie? No, Albo jaki ten słup jest wysoki. w pewnym momencie będzie można go blokować, tylko te silniki nie mogą być zbyt mocne, bo okazuje się, że jak są te silniki zbyt mocne, no to cały obiekt może przelatywać przez. Ojej. Aha, kurde, nie wiem, czy ja dobrze trafię. Chyba gdzieś tu. Cały obiekt może przelatywać przez blokadę klockową. No. Chcesz, to ci Czekaj. zaznaczę od dołu to. Od Masz radę? podnośnika. No, Gdzie jest czekaj. środek? Tylko ci zniknie spod nóg teraz. A jak to zaznaczysz? Nie możesz tam wejść. Patrz. O! O. O! Możemy tak sobie Okej. zaznaczyć. Hop. Okej, O. spoko. I teraz chyba będzie ok, nie? Się wydaje. Nie mogę tam wskoczyć. Dasz radę? Dobra, O. spoko. No dobra, mamy to. I teraz trzeba wybudować jak najwyższy słup, ale teraz cały myk jest taki, że gdy będziemy obcierać No. klocek o klocek, to będzie za duże tarcie. I Aha. chodzi o to, ja o tym myślałem, jak, nie wiem, przed snem, No. bo mam takie zajawki, tak jak w Robocrafcie buduję sobie maszyny w ten sposób w głowie, że o. I chodzi o to, aby z kół zrobić. I teraz musimy to wymyślić jakoś razem. Z kół zrobić taką. Jakby ci to Tak, żeby powiedzieć. dociskało kołami, a nie No? klockiem, tak? Trzeba by Tak, na pewno zgadza się. i z dołu, i z góry te klocki zrobić. Tak, To na tylko że to bank. nie jest takie proste, No. bo jeśli damy tylko. Nie, wiesz co? Z dołu nie musi być. Damy tylko z góry. Tylko że damy kilka kół, wiesz? O, No. w ten sposób. Nie wiem, czy nie będzie I weź. uciekał. Czy się nie będzie przechylał, nie? Właśnie zaraz ci pokażę, że nie powinien raczej. Damy sobie jeszcze, co nam będzie tu potrzebne. Handbook to nam niepotrzebne. Łącznik.
jakby to dobrze sobie zorganizować. Patrzę, ile to koło w ogóle zajmuje miejsca. No właśnie, w ten sposób, no o to chodzi. No dobra. No, żebyśmy... Dobra, ja spróbuję z tej strony coś zbudować. Dobra. Zobaczymy, jaki to da efekt. Okej. Okay. To jest celownik, tak? Mhm. A, w ten sposób też świetna opcja, bo będzie dociskało. No, właśnie o tym myślę, żeby dociskało po prostu. Tylko czy my tutaj... Aha, możemy tutaj dać koła, okej. No i próbuj teraz docisnąć. Tylko ja bym dał to dłuższe, wiesz, chyba. Jeszcze o większe jeden. Koło? Nie, dłuższy ten... O, tutaj gdzieś dotąd i dopiero koło. I nawet te duże. I dociśniemy na maksa, ile się uda. Próbuj teraz. Okay. Może małym spróbujmy najpierw. Zobaczymy, czy się obróci w dobrym kierunku. O, okej. Okay. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Jak już, dosłownie kawałeczek, nie? No wezmę tak tam milimetr. Dużo więcej, żeby... O! Aż przepchnięte jest. No dobra. Tylko teraz musimy zrobić to, żeby z każdej strony było tak samo. To jest... Aha, dobra, kapuję. To jest tu. No tam równo 180. I teraz jest idealnie. Mhm, dobra. Tylko właśnie. Teraz robimy drugą opcję, że... Kurde, jaki projekt, nie? No. Dzisiaj to już zupełnie na poważnie. Tak. Ja ci zaraz pokażę. A czekaj, a nie można kilku podpiąć do jednego sterownika? Można. Próbuj. Można tego problemu. Tutaj. Aha, czekaj, tam może ja spróbuję. 180. Albo minus 180, albo plus. No, no tak, pewnie, że się da. To 80. Dobra. Jest. Tylko najpierw trzeba chyba koło dodać. A nie, weszło koło. Kurde, super sprawa. No, ciekawe, czy to zadziała. No właśnie, i tak się zastanawiam, czy też nie warto. Warto by było to. Oho. Ojej. A to nie dałem większego? Nie, takie samo jest. Nie, takie samo, okay. Wszystko jest okej. Okay. Teraz tu. Ostatnie. Myk. Myk. A ciekawe, czy te koła by same nie uniosły, jakby się kręciły. Myślisz? No, spróbujemy. Ja myślę, że one za słabo dociskają. Aha. No, w sumie tak. Można najwyżej dać później pod kątem trochę mniejszym, a większe koła, albo bliżej. Zobaczymy. Dobra, teraz pod ten. Tak, okej. Możesz koło montować. Tu koło. Właśnie, nie wiem, czy dałem koło na ośce, czy czasem go nie przytwierdziłem tak na stałe. Może tak być. Teraz zobacz. No, tu to jest. Musi być chyba na tym. Mhm. Okej, co ja tu jest. Kurde ustawiłem. I tu też jest, dobra. Okej. Cacy. No i dobra, i wiesz co teraz trzeba zrobić? Trzeba jeszcze dać wyżej koła. A, wyżej żeby koła. Żeby to nam się nie rozwaliło. Aha, żeby jeszcze jedno nad tym, tak? Mhm, dokładnie. Dobra. Czyli tu. Tak. Dobra, no to budujemy. Nie wiem, czy to wypali, szczerze mówiąc. Ciekawe. W sumie no wygląda całkiem solidnie. No tak, ale to nie wszystko. Tak, trzy. Aha, no dobra, najpierw sobie to... Odwrócimy. A gdzie tu jest schowany ten? Połączyłeś wszystko? No właśnie ten mi jeden się nie pokazuje, nie wiem czemu. Ten, który dodałeś ty. Jedno łożysko. Te łączące. Nie wiem czemu. A jest tutaj. No a jego... Nie... O, teraz się pojawiło, dobra. Nie mogłem go zaznaczyć, nie wiem czemu. Mhm. Dobra, działa. Raz, dwa, trzy. Okej, to już widzę podłączyłeś, więc tu mogę dać koło. Mhm. Tutaj też podłączyłeś, to też damy koło. Ale project to w ogóle. No. Okej, okay, jest koło. Czekaj, bo tutaj mamy o jeden niżej, wiesz? A. Jest nierówno. A no chyba. Tak, nie. Jeden... Albo... Nie, tam to dwa jest są za wysoko. Nawet. Nie, dwa są wyżej, dwa są niżej. No, bez sensu. Dobra. Trzeba to zmienić. No. Już. Hop. Bo później będziemy latać gdzieś w kosmosie. No, będzie krzywo. Dobra. Te silniki na razie ustawimy. A, bo ty wziąłeś niżej, ja wziąłem wyżej. Dobra. Spoko. Okay. No trudno. Oj. Już go podłączę, no będzie okej. Okay. Tak.
Dobra, ciała. Tak. Okej. Na 3. Fajnie się współpracuje z tobą. Ty robisz to, ja tamto. Gdzie jakoś rozumiemy. To jest ciekawe, ale działa to jakoś. Ta nasza współpraca. Okay. Dobra. I teraz na minus 180. Tobie też się konsola wyświetliła? Tak. Ja w niej grzebę od dołu. Ja też od dołu właśnie. Żebyś ty od góry. No to się nie dogadaliśmy tym razem. Dobra, ja już wysiadłem z konsoli. Dobra. O. Teraz trzeba będzie wymyślić coś innego, bo... A, no właśnie, tu będzie problem trochę, ale zobaczymy, może nie będzie tak źle. Dobra, ustawiam, a zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okay. O kurde, się buję to trochę. Shit. No dobra, ale może coś z tego będzie. Hop. Dobra, zapięły się wszystkie? Jest. O kurde. Ja podłączam silniki odrzutowe. No. Możemy spróbować tak jak ty mówiłeś, najpierw z silnikiem spalinowym, aby podłączyć... No. Aby podłączyć koła. Mhm. Ciekawe. Musiałoby się mocno kręcić. Ciekawe, czy one są dociśnięte na tyle. Zanim jednak to zrobimy, trzeba jeszcze zrobić coś innego. Trzeba zrobić tak zwany hamulec. No. Hamulec... O, właśnie coś takiego, tylko że... No. Mhm. To nie musi być jakieś, wiesz, aż takie duże. Myślę, że usuniemy. Ale chodzi o to, żebyśmy w pewnym momencie się mogli zatrzymywać. Okay. Też inna sprawa, że te koła najlepiej by było, jakby były na dole. Chyba, że zbudujemy sobie jakąś tutaj drabinkę zaraz, albo jakiś, nie wiem, wysięgnik, cokolwiek, żebyśmy mogli wyżej budować. Też nie ma problemu, prawda? Dobra. No i teraz zbudujmy jeszcze sobie... czekaj, bo ja tu... Kurde, nie mogę wskoczyć. Ale super opcja z tym, ze sterownikiem, naprawdę. To może otworzyło mi teraz oczy. No nie, bo można rzeczywiście... wszystkie te konstrukcje robić takie. Tak, wszystko pod kątem może teraz budować. To jest świetna opcja. Jak ja to zobaczyłem, to twoje, to myślę, no kurde, jak on zrobił to pod kątem. No. Niesamowite, naprawdę świetny pomysł. Nie wiem, jak na to wpadłeś, ale jesteś genialny. Wiesz co, jakby nie było to trudne, bo obejrzyłem sobie poradnik. Także... Oglądałem poradniki, jakieś tam ciekawsze konstrukcje jak robią i w sumie z tego to wyszło. A, taki cwaniaczek jesteś. Nie będę mówił, że to mój pomysł. Ej, coś mi się tutaj... No, dobra, już. Ale... Można dojść do wprawy. Co kombinujesz? Buduję jakby taki pierścień dookoła, nie wiem jak to nazwać inaczej. Żeby nam się to fajnie zatrzymywało, tylko kurde, to jest chyba za wysoko. A poza tym, to coś jest takie niestabilne, lepiej na tym elemencie to robić. Tak, i teraz. Nie będzie nam to, kurde, tutaj wadzić? Chyba nie, koło się raczej będzie obracać. No, powinno się obracać, czyli co, z każdego tak dociągnąć? Mhm, w ten sposób. I... Aha, po tej drugiej stronie, dobra. Tak. Nie wiem, czy to zda egzamin. Chodzi o to, aby one ich też... Ale nie, nie przyblokujemy raczej. Ale kurde, chodzi o to, żeby też one nie obcierały. No. Coś takiego. Okej. Okay. Nie, po prostu tak, ojej. O tak. Dobra. No dobra, nie wiem czy to ruszy. Zacznijmy od tego, że to musi kurde ruszyć. Moment, nie w ten sposób, od tego. O! Teraz chyba powinno być ok. No to jedyne co nam zostało to włączyć guzik. A bo już masz silnik? Tak, silniki są podłączone. Aha, chcesz podłączyć najpierw te koła. No nie wiem, one tak nie dotykają tego. Możemy spróbować dla eksperymentu. Okej, nie ma problemu, gdzie silnik dajemy? Już dałeś. Tutaj leży, a i tak pewnie usuniemy. Pomogę ci to podpiąć. Aha, kurde, ja się tu już nie ogarniam. No, tych sporo połączeń tego jest. A taka prosta niby winda. Dobra, to ty podłączaj w takim razie. Ja ustawię silnik na powiedzmy 3 kreski. Aha, jeszcze trzeba... A nie, już się obracają. Kurde, nie w tą stronę. Dobra, to trzeba to odwrócić. No. Ciekawe, czy to w ogóle... Bo jest za dużo już pod jeden silnik, no. Dobra, tam drugi. O!
To było straszne. Co? Coś się wszystko powyginało nagle. Aha, to chyba lag jakiś, no. Ale dobra. Się straszyłem. Odpalam ten silnik. No, ale ty odpaliłeś tak, drugi. Tak, tak, bo nie można więcej niż 4 chyba pod jeden silnik. Wiesz? No i to nic nie daje. No one ale... są... Dobra, to silniki trzeba wywalić. No. One nie przylegają w ogóle do tego tak. Słupa. Ale to nie jest źle, bo w naszym przypadku wystarczy w takim razie odpalić. Trzymasz się czegoś? Trzymam się, dobra. Dobrze, że zbudowałeś te pojazdy latające. Może jakoś uda się uratować sytuację w groźnej chwili. Trzymaj się. Uwaga. O. Dobra, trzeba ustawić teraz większą moc silników. Na ile dajemy? Jeden do góry? No, spróbujmy na wszystkich jeden do góry. Tam jeszcze dobra. Na tych środkowych. O, teraz tam wejdź, kurczę. Tylko żebyśmy... No może no. Inaczej, trzeci od góry, żebyśmy nie ustawili wszyscy jeden od dołu. Dobra. Jeden. Trzeci ja od góry i będzie okej. Okej. O, już jest wszędzie chyba. Dobra, no. Trzeci od... No dobra, zobaczmy, moment. A, okej, spoko. I tu jest. Hop. Dobra, dobra. Trzymaj się. Oho. Powoli, ale rusza. I nawet stabilnie to idzie do góry. Okej. Okay. Ej, no w porządku wyszło. Dobra, dajmy większą moc jeszcze o jeden. No. Nie, no gitara. No świetnie jest. Dobra. Myślę, że teraz to już będzie miała kopa niezłego. A czy nie chodzi o to, żeby przesadzić, no. Bo jak przesadzimy, to te barierki nic nie pomogą. Polecimy no. W kosmos i będzie po sprawie. Zbudujmy no. Sobie jeszcze tutaj ładne wejście. Naprawdę myślałem o tym wcześniej, żeby to coś takie coś tutaj jakieś budować. Schodki? Coś o. Takiego. Okay. Okej, okay, teraz okay. Jeszcze to. Nie no, czekaj, to musi być tak ładnie. O. Ojej. Ej, nie da się tak, trzeba pojedynczo dawać. To lipa. To nie dajemy tak. Zbudujemy skotki. Chodzi się, ok? No to jest ok. Później się coś fajniejszego wymyśli. Najpierw zobaczmy, dobra. Czy to w ogóle działa. Uwaga. O. Woo! I teraz jest ok. No i dobra, i teraz cała magia polega na tym, aby budować jak najwyższą wieżę. I na szczycie tej wieży zbudujemy jakiś budynek. I to będzie nasza winda do tego budynku i na tym budynku będziemy budować kolejne, nie wiem, jakieś tam latające rzeczy, powiedzmy. I to jest dobry pomysł, kurczę, ile będziemy tak. Mieli miejsca. No. I zobacz, czy te koła zdają egzamin, w ogóle, bo wiesz, chodzi o to, że te klocki, one obcierały, no nie? A zobacz, koła sprawiają, że to jest bardzo stabilne i porusza się właściwie tak, jak powinno się poruszać. Nie wiem, czy to u ciebie, u mnie są tu troszeczkę lagi, ale... Ogólnie widzę, że to działa dosyć w porządku. U ciebie jest płynnie? U mnie jest płynnie, no. Bardzo w porządku jest. Wow, no to jestem w szoku, że to tak super działa. Ta prowadnica naprawdę zdała egzamin, tylko że ona powinna być, tak jak ci mówiłem, u dołu, nie? Żebyśmy mieli więcej tutaj miejsca do budowania. Ale jest jak najbardziej w porządku. Te twoje ograniczniki też zdecydowanie bardziej się spisały niż to, co ja sobie myślałem. Dodatkowo możemy, skoro już mamy tutaj tą prowadnicę, to na tej prowadnicy możemy sobie zbudować, powiedzmy, jakieś schodki dla naszych ludzików. No pewnie. W sumie możemy podlecieć do góry, to już zacznę ten słup tam budować, nie? No jasne. Hop. A ty buduj te schodki. Każdy niech sobie zbuduje swoje. Pewnie, coś podziałamy od razu. Ojej, ojej, chyba mi się to obraca, ale no. Działa. No i teraz do góry. Łup. Wow, jest. Ty, a właściwie to możemy nawet, no. Możesz tutaj nawet stać na górze, a ja będę naciskał. Aha, bo to trzeba jeszcze te ograniczniki teraz kasować, wiesz? Teraz ograniczniki nowe. Myślę, że po dwóch stronach wystarczy. No właśnie, bo nie można o tym zapomnieć, to jest no. Istotne. A wiesz co, może starczą, starczy z jednej strony. Z jednej? A nie wyskoczy nam bokiem? No czasami mi wyskakiwało właśnie. Właśnie, to jak może u siebie robiłem, także daj może z dwóch, tak jak ty myślisz. O, trochę są krzywo w sumie, poczekaj. Teraz no. Jest równo. Dobra. To chodzi o poziom. To co, usuwamy je? Ja usuwam. Tylko uważaj, żeby nie usunąć część naszej konstrukcji. To jest dosyć istotne, żeby to wszystko wypaliło. No. A weź spróbuj usunąć teraz ten kawałek. Zobaczymy, czy wystarczy jeden ogranicznik. W sumie został tylko jeden. Tak, trochę no. Się to jakby wygina, więc no. Dwa są optymalnie z tego, co widzę.
Nie, jeden to jest za mało. Dobra? Jest. To jest budowanie, kurde. To jest, kurczę, nowoczesna architektura. No, tylko ja to te schodki poszerzę. Się nam wygodniej. No dobra. I hop. To można. Co powiesz na to, panie czarodzieju? Czekaj, no bo ja bym tutaj jeszcze radyjko dał. No. Bo radyjko jedno na dole. Czekaj, czekaj. Ojej. No. Czekaj. Weźmy ze sobą radyjko. W sumie. Zostałoby takie samotne na dole, kurczę, porzucone. No, a tak będzie nam grało sobie. No. Zamiast silnika damy sobie myk. I radyjko damy sobie. No i fajnie. I jak najwyżej. Dobra, włączam guzik, trzymaj Dobra. Się. Co? Yep. Jest. Ale to jest świetne, no. Dobra. I już. Hop. My się nie pomylili, to usuniemy. Aha, tutaj już możemy budować do góry. Okej, okay, to można usunąć. To już. A nie, jeszcze nie usuwamy, kurczę, bo no nie. A już trzymam prawym przyciskiem. No, wywali teraz. Dopiero wywaliło. I właśnie chodzi o to, aby się nie pomylić. Ja się kilka razy pomyliłem i mnie wywaliło w kosmos. Spróbuję jeszcze z drugiej strony dać ograniczenie. O. Tu już mamy słupek. O, tu do góry. Tam. I tu jeszcze jeden właśnie słup musimy zrobić, bo też nas wypieprzy. W sumie chyba mamy po ojej, trzech ojej, stronach teraz ograniczniki. Ale jest okay. No, z dwóch stron wystarczy. No dobra, to możemy chyba tu usuwać. To ja ten. Hop. Ej. Dobra. Tutaj jest. No. A, i został tylko z tej strony. No, próbuj. Dobra, usuwam go. Hop. Jest. Ale zabawa. Powoli to idzie, ale kurczę. Ale, no, ale idzie. Gdyby no, żeby... idzie. Trochę się jakby przekrzywiło chyba. Jest tak nie do końca ale to równo, nie? Ze względu na ten hamulec. No. To nic. Ale musisz przyznać, że no, jest nieźle. A tak patrzę na tą wieżę, co obok nas stoi. No, jak musimy tak. Tak wysoko, to będzie nieźle. No, trochę właśnie rzeczywiście wolno to idzie. Ale to ze względu na ograniczenie jednego słupa. No. No tak. Dobra, z mojej strony tam ogranicznik jest. To okej. Okay. Dobra, drugi też już stoi. Możemy usuwać. No i dobra, lecimy do góry. Dobra. Oho, tam został mały kawałek. Oj, spadłem. Dobra, już lecę do ciebie. Dobra. Ale trzeba ten kawałek tam usunąć. Zaszła tego sięgnąć? Nie, czekaj, ja go nie, sięgnę. Ty go spróbuj. O kurde, coś innego usunąłem. Ale wiesz co, to nic się nie stanie, on przeleci, bo on jest akurat. Ale coś innego jakby usunąłem. Nie ma tam jakiegoś braku? Nie widzę dobra, stąd. Dobrze, że ograniczenie zrobiłeś. No. Bo bym poleciał sobie. Okej. Okay. Siema. Siema, siema. Ej, właśnie, wiecie, amortyzatory tam, kurczę, ktoś pisał, żeby dawać amortyzatory pod windą. Będziemy musieli o tym pomyśleć. Ale czy jest sens? Nie będzie takie owalnięcia, tylko. No dobra, chociaż spróbujmy w takim razie. Chociaż wiesz co, może ona będzie za ciężka, będzie trzeba zwiększać moc silników. Na razie budujmy tak o. Popatrz po schodach, jak nam się trochę obróciła, nie? Mhm. Widzisz? Ale to nie szkodzi, byleby się, wiesz, byleby była na torze. No. Czekaj. Okej. Nie działa. Czekaj. Jest w porządku. No, ale jak szybko działa. No. Kurde, góra, dół to jest moment. Tak, i właśnie wyobraź sobie, jak będziemy mieli ten słup 5-kilometrowy. No. Będzie nieźle. W sumie można nawet pięterka porobić. Wow! O, prawie spadłem. Bo podpatrz, można zrobić blokadę. Ty, a coś z naszymi kołami się stało. Aha, bo to przez te ograniczniki coś tam się wygięły. Ale to one się powinny wyprostować. Tak, one się wyprostują. Czegoś nam tu zabrakło. Aha, bo klocek jeden przeszedł przez ten. No. Przez ten ogranicznik, czaisz? O kurde, czy już za duża prędkość jest. Chyba. Nie, prędkość. No, bo może wiesz, masz rację. Ale na samej górze, co ty robisz? Buduj całą troszeczkę. Aha, w ten sposób. No. A, w sumie to trochę. Oj, teraz damy na samą górę. I tam parę tych punktów będzie więcej. Jasne. O. Dobra, ja dam z tej strony. Dobra. I ograniczenie stawiam tu po mojej stronie od razu.
Dam teraz troszkę większe. Dla pewności. Na mnie przeskoczyło znowu. No dobra, czekaj, jak ty to tam dajesz tutaj. O! Dziwny dźwięk. Co? Nie wiem, co to było. Nie jest w porządku. No dobra. Ograniczenie teraz spróbujmy, bo ono tak się wtopiło, jak widzisz. No. Aha. Okay. W sumie można... To ty... No. Dobra, to usuwam. Po kawałku. Też. Oho, teraz mi koło tutaj się wyprostowało. Dobra, poszło. O! O kurde! Spadłeś? Tak. Dobra, już wracam. Ryzykowna praca tutaj jest na wysokości. No, to jest praca na wysokości. Ja proponuję zbudować jakieś barierki. Aha. Ale barierki nie musimy zrobić z ciężkich cegieł, tylko po prostu z jakichś tam... To są barierki ogólnie. Są. I wiesz co, ja też mam jeden pomysł. Może ograniczymy moc na tych zewnętrznych silnikach tylko. Te w środku zostawimy tak, jak są. A tylko też trochę niżej. Wiesz, o co chodzi? Tak, spoko, ale to tak, co wiesz, ja się zajmę. Buja dziwnie. Okej. Okay. Bo tak, wiesz, trochę wolniej będzie podchodziło. Zobaczymy, jaką to nam da prędkość, a może nie będzie ale, no tak. Musisz wziąć pod uwagę jeszcze fakt, że ja tutaj buduję... A, dodajesz barierki, no tak. Barierki i one też dodatkowo... Dobra. Dodadzą wagi dla tego naszego, nazwijmy to, pojazdu. No. To już przestaje być jakaś tam winda, to już jest naprawdę konkretny pojazd. Ze sterowaniem, ze wszystkim. Czy jest możliwość jakiegoś zdalnego sterowania? Jakieś na radio kontrolę, coś takiego? Widziałem, że robili takie pojazdy, kurczę, zdalnie sterowane niby, że są. Tylko o co w tym chodzi, nie mam pojęcia. Chyba, że je łączyli kablami, a później to sobie odjeżdżało. Nie mam pojęcia. Czekaj, czekaj, bo coś tutaj mi nie gra. No dobra. Okej. Okay. Sporo rzeczy jest. O, ma teraz. No. Ma teraz. Ciekawe, czy się można od niego odbijać. No, zobaczę, co to jest. Nie wiem, jak to teraz będzie wyglądało, bo waga się zwiększyła i to znacznie. No. Co ty? Jak ty to zrobiłeś? Ma teraz. Znalazłem. Odbijasz się od niego? Właśnie chyba nie. Nie. Tak po prostu ozdobny jest. Można sobie dom zbudować z łóżkiem. Okej. Okay. No i mamy. Tutaj dajmy sobie myk. A i będzie bramka. Ładnie. Yeah. Profesjonalnie. A to tamto. Tak się otworzyć nie da, ale... No. Trzeba to robić jakoś guzikiem. A, nie można tak. Trzeba dać sterownik. Ja to myślę, czy udałoby nam się zrobić piętra. Ale udałoby się. Bez większego problemu. Musielibyśmy tylko takie ograniczniki robić co jakiś czas, które by się gdzieś tam otwierały. Z tego słupa by się wysuwały ograniczniki. No. Tylko nie wiem, czy one będą wystarczające, czy one się nie wygną. Ja myślę, że ten pojazd, to nasza winda, ona zwiększa prędkość, wiesz? Im wyżej jesteśmy już na tym etapie, to ta prędkość jest wyższa i to może być problem. A wiesz, co może być rozwiązaniem? Możemy dać po prostu tutaj krzesło pilota i sami sterować tą windą, żeby prędkość nie była za wysoka. Wiesz, co ja to spieprzyłem. Aha, no, czekaj. A, tutaj tak. Myślisz? No. Da się tak to zrobić? Myślę, że tak. Postawilibyśmy po prostu krzesło pilota, do tego pilota podłączyliśmy i do sterownika. I wtedy byś po prostu leciał do góry sam tą windą niby. I jakby, wiesz, osiągała zbyt dużą prędkość, to byś puszczał gaz i tyle. No dobra, ale ta winda ma służyć jako winda, żebyś ty mógł ją obsługiwać, jak będziesz sam, tak? No. W momencie, kiedy będziesz sam, nie będziesz miał pilota. A no tak, w sumie tak. To będzie problematyczne wtedy. No, tak jakby. Tak, jak to zrobić, żeby się kurde zamykało na tym przycisku? Czy jestem jakiś głupi? O, działa. Yeah. Okej. Okay. No i fajnie. Guzik jest tutaj, możemy sobie tak wyjść. Można sobie tak zamknąć. I nie wypadniesz, tutaj się nie przejdzie przez to, także no, jest okej. Okay. Bezpiecznie. Tak się zastanawiam. No. Czy te barierki, to one nie leżą na boku teraz? Na czym nie leżą? Na boku. Tak, ale to nie ma znaczenia. Chodziło mi o to, żeby były wyższe, bo podczas gdy to wszystko zaczyna wariować, to... No dobra, zobaczmy, czy działa. Oho, brakuje mocy.
Brakuje mocy. Brakuje. Czyli co, na ile dajemy? W sumie to nie wiem. O kurde, było na 3. No. To dawaj na 2 od góry. 2 od góry. Już więcej nie będziemy mogli pakować, bo się zrobi mi bardzo niestabilnie. No. Okej. Okay. Dobra, tu jest już na 2, kurde. No. Bo ja obniżyłem te boczne. No. I teraz kurczę. O kurde. Wrócimy do poprzednich ustawień. Albo damy lżejsze barierki. No. No uwaga. Oho. Powoli. Nie, dobra, trzeba dać większe barierki w takim razie. Znaczy lżejsze. No, to co, kasować je? Tak. Dobra. W sumie jakie damy, jakby tak jak miały być, to może... Nie, 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 bo one muszą być dosyć wysokie, aha, ale nie musimy ich dawać aż tak gęsto. No, no, no. Tu jest coś na pewno lżejszego od tego. Może z drewna je zrobimy. Albo inaczej. Ty, ja mam lepszy pomysł. No. Po prostu zróbmy coś takiego. To będzie lżejsze. Czekaj, tu jest drewno. Drewno jest chyba tak. To jest to na górze, no. Lekkie bardzo, więc zróbmy coś takiego, patrz. To się też nie rozwali raczej. Mhm. Ojej, co to mi się tu zrobiło? Nie chodziło mi o to. O. Tak. No. Tak. I takie płoty jakby. I przez to nasza postać też tutaj nie przejdzie. Chyba, że ukłucniemy, no to wtedy. No ale to będzie zdecydowanie lżejsze od tego wcześniejszego projektu barierek. Ojej, ojej. Co mi się tu porobiło? Trochę mi buja tą windą, wiesz? Aha. No mnie ona nie drgnie, to muszą być lagi. No. W takim razie. Chyba ona drga jak ty budujesz coś, wiesz? Aha. Ona się tak rusza na boki, także ja poczekam, a w międzyczasie zbuduję jakąś małą fajną furtkę. Okej. Okay. Dobra. Ojej. Co tam? A nic, buja tym. Aha, dobra, ja już kończę. Już ostatni kawałek i już zrobione. Patrz na to. O, jest furtka. A, to jest frajda, no nie. No. Jest fajnie. To jeszcze. Dobra. A, dobra. Niech sobie będzie tak. Wygląda w porządku. Teraz czy nas nie wystrzeli. Chociaż były takie ustawienia, więc... No dobra, okay, spróbujmy. No teraz jest, wiesz, w sumie bardzo lekkie, więc... Mhm. Spróbujmy. W razie czego to wyłączę. Szło mocno, czy nie? Nie, nie. Nie jest źle chyba. To się rozpędza. Wow! Przekręciło! O, ale się trzyma.